Cześć, witam Cię w drugiej części filmu pod tytułem Jak zarabiać z pszczołami? No i przechodzimy do konkretów. Teraz omówimy sobie wprost analizę SWOT pasieki. Analiza SWOT bada otoczenie pasieki jej wnętrza. Dzięki jej zastosowaniu możliwa jest kompleksowa diagnoza prowadzonej lub planowanej przez nas pasieki. W najprostszej formie analiza SWOT jest tabelką, w której wymienia się cztery pola. Wpisuje się w nie czynniki działające na pasiekę z zewnątrz, stanowiące dla niej szanse, jak i zagrożenia. Ujmuje się także wewnętrzne aspekty, czyli atuty i wady. Pozwala ona na wykazanie i zrozumienie tego, co faktycznie ma napędzać naszą pasiekę, a co wyhamowuje jej rozwój, blokuje i przeszkadza. Im więcej uwagi poświęcimy analizie strategicznej naszej istniejącej lub przyszłej pasieki, tym mniejsze ryzyko rozczarowań będziemy mieli w przyszłości. Naprawdę powinieneś to zrobić. Nie lekceważ tego. Ci z naszego otoczenia, którzy machali na to ręką, dziś często szukają dodatkowej pracy poza pasieką. Słabe i mocne strony swoich pasiek przeanalizujcie sobie sami. To będzie najprostsze. My skupimy się na perspektywach, czyli szansach i zagrożeniach. I tak na przykładzie warmińskiej pszczoły. Wiecie już, że naszą przyszłą zawodową pasiekę otacza niezwykle silna konkurencja. Wiecie też, że siła nabywcza miejscowej ludności jest bardzo słaba. Wiecie wreszcie, że mieszkamy w miejscu oddalonym od siedlisk ludzkich, tak zwane daleko od szosy. Nikt sam nas tutaj nie znajdzie. Nas nawet nawigacja nie odnajduje. No tak. Z czysto biznesowego punktu widzenia powinniśmy sobie odpuścić. Ale przecież my nie możemy przyznać się do porażki. Nie wrócimy za biurka ku satysfakcji znajomym, którzy marzą o domku na wsi, ale nigdy tego nie zrobili. Na wsi jednak są też rachunki. Tylko jak na nie zarobić na wsi? Uprawą ziemi, której nie mieliśmy? W tym miejscu podjęliśmy decyzję, idziemy w to pszczelarstwo zawodowe. Na maksa. W pierwszym punkcie oceniliśmy swoje mocne strony. Po pierwsze, wiedza biznesowa. Budowa przedsiębiorstwa, planowanie finansowe, marketing, pisanie wniosków dotacyjnych, ogólne ogarnięcie. Po drugie, wiedza pszczelarska. Gruntowne przygotowanie teoretyczne, praktyki w pasiece zawodowej, doświadczenia z naszej własnej pasieki. Po trzecie, położenie domu i pasieki. To, co było wadą, mieliśmy jako zaletę. Oddalenie od siedlisk ludzkich. Hektar do dyspozycji i atrakcyjne położenie. No i finanse. Odłożone na biznes na wsi. Niby sporo, ale w kontekście naszych planów nie za wiele. Druga rzecz, którą oceniliśmy, to są nasze słabe strony. Po pierwsze, intelektualne. Brak know-how prowadzenia pasieki zawodowej. Wciąż zbyt małe doświadczenie w hodowli pszczół. Materialne, takie jak brak infrastruktury magazynowej. Brak spełniającej wymogi weterynaryjne pracowni pasiecznych, brak pojazdów masowego przewozu, brak maszyn i urządzeń do konfekcjonowania miodu w ilościach tonowych, brak wystarczającej ilości uli do zasiedlenia planowanych 100 rodzin pszczelich, niewystarczająca do realizacji powyższych zamierzeń wielkość posiadanego kapitału, położenie domu i gospodarstwa pasiecznego, oddalenie od siedlisk ludzkich i dość trudny dojazd. Kolejnym punktem, który oceniliśmy, były szanse. Rosnąca moda na pszczelarstwo i świadomość ekologiczna. To tyle w tym temacie. Nic więcej nie wpisaliśmy w tej części tabeli. Ostatnim elementem, który wypełniliśmy w tabeli, to były zagrożenia. Bardzo silna konkurencja w bezpośredniej bliskości, 2,8 km i to są bardzo duże i pokoleniowe pasieki. Silna lojalność konsumencka w segmencie produktów pszczelich, która się charakteryzuje wyjątkowym zaufaniem do swojego dostawcy pszczelarza, nikoma siła nabywcza miejscowej ludności, wyjątkowo duże bezrobocie po PGR-owskich wsi, brak wsparcia instytucji państwowych na założenie i kontynuowanie działalności pszczelarskiej, nierozpoznana zdolność do ciężkiej fizycznej pracy oraz obniżenia standardu życia w okresie inwestycyjnym związana z gwałtownym ograniczeniem konsumpcji dóbr luksusowych.
niestety. Oraz, też ważne, niestabilne prawo fiskalne. I żebyście nie myśleli, że ta krótka analiza SWOT, którą przed chwileczką Wam przedstawiłam, te cztery zakresy, które wpisaliśmy, te punkty, to jest nikomu niepotrzebny dziwoląg. Natychmiast na podstawie tych punktów przeszliśmy do działania. Pamiętacie pierwszy punkt naszych słabych stron? Brak know-how prowadzenia pasieki zawodowej? A pamiętacie nasz pierwszy pszczelarski cel SMART? Brzmiał on. Dwa lata przyswoić sobie wiedzę pozwalającą na założenie pasieki i przezimowanie z sukcesem zakupionych rodzin pszczelich. No zatem do dzieła. Pół roku poświęcasz na państwowy kurs zawodowy pszczelarski. Kolejne pół roku na zdobycie tytułu technika pszczelarza. Tytułu, bo jak się okaże później, na pewno nie umiejętności praktycznych. I pierwszy szok. Okazuje się, że w Polsce możesz w pasiece akademickiej zdobyć zawód pszczelarza, technika pszczelarza i nie mieć do czynienia z pszczołami. Niewiarygodne? Jednak. Kiedy przychodzą długo wyczekiwane po jesienno-zimowych wykładach praktyki, okazuje się, że będą polegały na zbijaniu ramek, czyszczeniu uli, ewentualnie na robieniu ciasta pasiecznego, pszczelego dla pasiek naszych wykładowców. Absurd. Po tym wszystkim odbierasz świadectwa zdanych z wyróżnieniem egzaminu, kupujesz pierwsze rodziny pszczele, które ci się roją w pierwszym sezonie, bo nic o nim nie wiesz. Poległeś już na pierwszym punkcie celu SMART, ale przecież nie przyznasz się do porażki. Nie wrócisz na etat. Wybrana przez ciebie droga jest drogą w jedną stronę. Oby nie do piekła. Wiesz, że nie zrealizowałeś swojego celu. Nie potrafisz zarządzać gospodarką pasieczną w sposób kontrolowany. Wyrojenie pszczół to potwierdziło. A czas goni. Konieczna jest przyspieszona, ostra szkoła życia pszczelarskiego. Zatem wyszukujesz najlepszego, największego pszczelarza zawodowego w okolicy, bo czujesz, że prawdziwe pszczelarstwo nie ma nic wspólnego z rozważaniami akademickimi, w których uczestniczyłeś. Oferujesz mu pomoc w najcięższych pracach pasiecznych. Codziennie. Od rana do nocy. To przedsiębiorca, więc kusi go perspektywa bezkosztowego najemnika. Jesteś na jego każde gwiźnięcie. Nie marudzisz. Tyrasz z uśmiechem dzień, bo w nocą wozisz jego ule na wędrówki. Nie pytasz za dużo, bo on przeważnie nie chce cię niczego nauczyć. Jesteś dla niego potencjalną konkurencją. Obserwujesz, podpatrujesz, uczysz się, wdrażasz u siebie, na razie na swoją małą mikroskalę. W międzyczasie jednak z tych praktyk odpadają kolejni kandydaci na pszczelarzy, którzy nie mieli tyle samozaparcia co ty. I w końcu, po roku, od swojego mistrza słyszysz. Będzie z ciebie pszczelarz. Idź. Pracuj na swoim, jesteś gotowy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Słabe strony. Brak finansów na infrastrukturę magazynową i pracownię. Jak wspomniałam na samym początku, posiadane przez nas środki były, ale niewystarczające do zrealizowania celu głównego, czyli prowadzenia pasieki zawodowej. Kredyty, dotacje na pszczelarstwo. Zapomnij. Dla wszystkich jest to branża dziwna. To tak delikatnie mówiąc, trochę jak przedsiębiorstwo wróżbiarskie. Za to mocno promowana i dofinansowana jest działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich, na przykład turystyka. Więc szybko użyliśmy plan. Dotacje i preferencyjne pożyczki pozyskujemy na budowę dwóch domków turystycznych. Pomysł biznesowy jest taki. Tworzymy bazę noclegową dla turystów, którzy wykupią pobyt u nas, zakupią od nas miody, wykorzystają bony na możliwość zajęć edukacyjnych w pasiece. Jako atrakcję turystyczną tworzymy zagrodę edukacyjną. W jej ramach za pozyskane środki na turystykę budujemy pracownię pszczelarską i pomieszczenie edukacyjne. Nie jako pszczelarze, ale jako właściciele turystyki z rozszerzoną ofertą edukacyjną.
Tak. Tutaj z kolei widzicie naszą salę edukacyjną, którą zbudowaliśmy z środków dotacyjnych i pracownię pszczelarską. No i cóż, warto korzystać z różnych programów, warto szukać, być otwartym na te środki finansowe. Tym bardziej, że naprawdę je łatwo wykorzystać. No, grzechem by było nie skorzystać z pieniędzy, które chcą nam dać. Tylko musicie mieć pomysł, jak je wykorzystać. To nie jest proste. To nie, my nie mówimy, że to jest łatwe. Musicie mieć plan, musicie mieć biznesplan, musicie wiedzieć, na co te środki spożytkować. Natomiast no my to zrobiliśmy i faktycznie nie żałujemy. Dzięki temu mamy, dzięki tej sali szkoleniowej, nie groźna nam sezon jesienno-zimowy. W niej prowadzimy dużą część warsztatów pszczelarskich, ale nie tylko. Warsztatów zajęć edukacyjnych przyrodniczych, środowiskowych, kulinarnych. Także pole do popisu jest naprawdę szerokie i nie musicie się ograniczać tutaj tylko do siebie. Pamiętajcie, że w swojej rodzinie jest więcej członków, czy to jest żona, czy partnerka, czy córka, która ma talent i może, nie wiem, kuchenny, kulinarny, może takie warsztaty przeprowadzić chociażby dzieciom. Dzieci z miasta są złaknione, naprawdę są złaknione różnej rodzaju aktywności. Wyobraźcie sobie, że do nas przyjechała grupa, która dzieci ze szkoły z miasta, która chciała warsztaty kulinarne. I dla nich największą frajdą, którą do dzisiaj wspominają, było to, że poszli do sadu, z naszego sadu, zebrali jabłka, które później przetworzyli na dżemik. My daliśmy słoiczki, oni tą konfiturę, ten dżem zapakowali w słoiki, opisali, czyli zrobili też etykiety, udostępniliśmy im te naklejki, etykiety, mazaki i oetykietowali swoje dżemy i zawieźli te dżemy do domu. Nie wyobraźcie sobie, że do dzisiaj największa frajda, jak pytam w tej szkole, jakie warsztaty najbardziej się podobały, który panel możemy wprowadzić, to na stałe mamy wprowadzić w okresie jesiennym robienie konfitur. Proste i zupełnie niezwiązane z pszczelarstwem. Jedyny związek z pszczelarstwem, który my tam zamieściliśmy, to był dodatek miodu, żeby zmniejszyć trochę poziom cukru dodawanego do tej konfitury. Warunkiem pozyskania dotacji jest założenie działalności gospodarczej. Co to dla nas oznacza? Otóż w okresie mocno inwestycyjnym wszystko kosztuje nas o prawie 1/4 mniej. Odpisujemy sobie VAT zakupionych urządzeń i materiałów. Po prostu. Oczywiście obliguje nas to samo do sprzedaży miodu z VAT-em, ale stawka na miód to jest 5%. Od dłuższego czasu w ramach tej tarczy antyinflacyjnej 0%. Jeżeli chodzi o odpisy VAT-u, odpisujemy sobie 23%. W tym czasie jesteśmy na tak zwanym małym ZUS-ie. Po okresie inwestycyjnym natomiast możecie zawiesić, możecie zamknąć lub możecie dalej prowadzić swoją firmę. Ule i sprzęt pszczelarski, wszystko to kupujemy za prawie 1/3 ceny. Jak? Prosty przykład na przykładzie naszego ula. Cena brutto ula to jest 520 zł. Minus 253 zł zwrotu dotacji. Minus 100 zł w zwrocie VAT-u. To daje nam 167 zł za ul, który wyjściowo kosztuje 520 zł. I tak z każdym sprzętem. Jednak nie każdy sprzęt kupujemy na dotację. To jest bardzo ważne. Wiecie, że system dopłat tak zepsuł rynek pszczelarski. Zwykłe wiadro, jeśli będzie miało w nazwie pszczelarskie, będzie 3 razy droższe od takiego samego Fobii czy Leroy Merlin. Wysyłamy do wykonawców prywatnych na przykład opis stołu do odsklepiania z zapytaniem o cenę. Często jakość tego stołu jest o wiele wyższa, na przykład grubość blachy, a cena niższa o połowę. Wartość dotacji, gdzie mrozimy środki na prawie pół roku. Po drugie, kupujemy rzadko, ale dużo, negocjując jednocześnie cenę. Zamiast 5 razy po 40 kg węzy, kupujemy na raz 200 kg węzy. Ramki pszczele kupujemy na palety, nie na paczki czy sztuki. Starannie wybieramy dostawcę i tylko u niego kupujemy. Obie strony są zadowolone. Dostawca ma stały zbyt.
dość duży, a my mamy dobre ceny. To możliwe, kupujemy też zimą, czyli poza sezonem. Firmy mają wolne, mają moce przerobowe, mają czas. A w sezonie mają łatwy zbyt, więc nie dają upustów. Wolne środki inwestujemy w zakup dużej ilości, na przykład ciasta czy inwertu. Sprzedajemy okolicznym pszczelarzom, dla nich to wygoda, ponieważ nie ponoszą kosztów wysyłki. Dla nas to jest obniżenie kosztów poprzez zakarmienie, kosztów zakarmiania zimowego. Ciągle dywersyfikujemy dochody. Kilka źródeł w pasiece uodparnia nas na różne ryzyka. Na przykład mało miodnego roku. Zarobimy w tym momencie na czymś innym niż miód i przeżyjemy. Damy sobie radę. Uodparniamy się też na sezonowość, tworząc produkty pozwalające zarabiać cały rok. Na przykład jesienią i zimą przyjmujemy wycieczki szkolne. Przyjeżdżają do nas szkoła, przedszkola, koła pszczelarskie, ODR-y, wizyty studyjne. Teoretyczne szkolenia dla pszczelarzy. Wiosną i latem pozyskujemy produkty pszczele i prowadzimy szkolenia pszczelarskie dla początkujących pszczelarzy i prowadzimy też pszczele niedzielę dla gości zewnętrznych. Mamy też usługi dla pszczelarzy. Wprowadzamy sprzedaż rodzin pszczelich, sprzedaż odkładów w podstawowych typach uli. Dodatkowo wprowadziliśmy usługę dowozu uli, zasiedlania uli oraz mentoring. Ogólnie stwarzamy wielowymiarowe przedsiębiorstwo pszczelarskie, które ma wiele źródeł przychodów, a ich częścią wspólną jest szeroko pojęty związek z pszczelarstwem. Czy zgodzicie się zatem, że nie mamy tutaj motywacji do posiadania 4000 rodzin pszczelich? Pieniądze z miodu posiadają u nas największy koszt pozyskania. Koszt w postaci sił, środków, czasu. Łatwiej nam zarabiać w innych obszarach naszej działalności. Kolejnym zagrożeniem, które wpisaliśmy w tabelę, była bardzo silna konkurencja w bezpośredniej bliskości. No i co my robimy? Uruchamiamy kanał sprzedaży internetowej. Zakładamy sklep internetowy. Dziś przez sklep sprzedajemy na terenie całej Polski, a czasami na terenie Europy. Oferujemy dowóz w promieniu do 20 km przy zamówieniu minimum 3 dużych słoików. Tym samym zdobywamy rynek nowych klientów. Działa ciągle marketing szeptany, tak zwane polecenia. A ta kula śnieżna cały czas rośnie. Dajemy miody osobom prywatnym w komis w dużych miastach. Sprzedają w firmach, w swoich sklepach. Miejscowych i turystów zapraszamy na wycieczki po pasiece pszczele niedzielę. Z racji mody na pszczelarstwo, zainteresowanie telewizji, gazet, ODR-ów, youtuberów tematem pszczół jest ogromne. Więc zapraszamy ich wszystkich. A jak do nas dzwonią z pytaniem, czy mogą przyjechać, nigdy nie odmawiamy. Dla nas to jest ciągła, darmowa, z ogromnym zasięgiem reklama, na którą nas prywatnie nie byłoby stać. Wyróżniamy się dywersyfikacją asortymentu. Sprzedajmy miody odmianowe, sprzedajmy pyłek, propolis, pierzgę. A kiedy przychodzi ciężki sezon na miód, wszyscy modlą się i płaczą, my robimy ziołomiody, ale najwyższego gatunku. W dużym stopniu rekompensują one nam spadek obrotów na miodzie. Wyróżniamy się wyglądem też produktu. Opracowujemy spersonalizowane etykiety. Używamy tylko słoi z grawerem, plastra miodu i pszczoły. Metkujemy swoje produkty. Pamiętajcie, że miód jest produktem premium i tak powinien być opakowany, jak produkt premium. Jeżeli chcecie sprzedawać miód w cenie 50 zł za słoik, a żałujecie na porządny słoik etykietę, a etykietę macie na przykład z pieczątką, trudno wam będzie zdobywać nowe rynki. W pasiece stawiamy pawilon z ekspozycją miodu, z klimatyzacją na lato, ogrzewaniem na zimę, ładnymi regałami. Klient nie musi przy okazji zakupu miodu zaglądać do pracowni, której szczególnie w sezonie letnim, czasami mówiąc oględnie, nie jest zbyt elegancko. Zakupując
Natomiast słucha szczelich opowieści. Fotografuje tablice edukacyjne. Fotografuje ule. Wraca. Opowiada. Ściąga do nas kolejnych klientów. Wydaje Wam się to trudne i skomplikowane? A czy choć raz usłyszeliście od nas, że ten biznes jest łatwy i prosty? Nie. Powiedzieliśmy Wam tylko, że jest to możliwe. Analiza smutku. Najprostsza tabelka, podzielona na cztery części. Z jednej strony macie mocne strony, z drugiej strony słabe strony, czyli Wasze wady i zalety. A pod spodem szanse i zagrożenia. I tak naprawdę wypiszcie wszystko to, co Wam się przychodzi do głowy. Tutaj nie ma złych skojarzeń. Każda myśl ma jakiś potencjał, także warto wpisać wszystko, co Wam do głowy przychodzi i wpisać to w konkretną część tej tabeli. I tutaj widzicie tabelę analizy SWOT przygotowaną przez nas warmińską pszczołę na potrzeby troszeczkę przygotowaną dzisiejszego filmu. Natomiast tak wyglądała analiza SWOT, którą my przygotowywaliśmy, kiedy zaczynaliśmy myśl o pasiece zawodowej. Tutaj z kolei widać nasz jeden z domków turystycznych. Mamy dwa takie tylko domki turystyczne. Małe, drewniane, przytulne. I tak naprawdę niewiele więcej gości od nas wymagają. Teren jest ogrodzony, więc dający nam dużo, dużo swobody i dużo prywatności, ale też gościom dużo swobody prywatności. Z udogodnień jest huśtawka, jest wiata, jest miejsce na ognisko i to w zupełności wystarcza i nam, i gościom. Pamiętajcie, że zaprezentowany przykład przedsiębiorstwa polegający na zarobkowaniu z pszczołami, to jest tylko jeden z możliwych przykładów rozwiązań. My wypracowaliśmy je dla nas, w naszych warunkach, w naszym otoczeniu geograficznym. Każdy z Was natomiast musi znaleźć na siebie swój sposób, na miarę swoich potrzeb, na miarę swojej wiedzy, umiejętności, zaplecza materialnego i finansowego. My od samego początku deklarowaliśmy, informowaliśmy, że jest możliwe utrzymywanie się z pszczół. Natomiast nasze utrzymywanie się z pszczół to jest utrzymywanie się ze wszystkich aktywności okołopszczelarskich. Nie tylko związanych z miodem. Dzisiaj możemy stwierdzić, że polegając tylko na miodzie, prawdopodobnie mielibyśmy kłopoty z rentownością. Nawet gdybyśmy podwoili ilość uli. Ze względu na ryzyka, taka jak pogoda, fałszowanie miodu, czyli rzeczy, na które nie mamy wpływu, uważamy, że poleganie tylko na miodzie jest zbyt ryzykowne. Dlatego myślcie, kombinujcie, nie poprzestawajcie w poszukiwaniach swojego sposobu na utrzymywanie się z pszczół. W sposób inny niż tradycyjny. Bo warto. I na tym kończymy dzisiejsze filmy z analizą SMART w roli głównej. Nie taki diabeł straszny, prawda? Proszę o łapki w górę, a pytania, wątpliwości, komentarze zostawcie pod filmem. Ciekawa jestem Waszego zdania. Do zobaczenia. Cześć.